Konkursy organizowane m.in. przez wydawnictwo Nowa Era dają młodzieży szansę na pogłębienie wiedzy w samodzielnym działaniu. Przykład: w liceum ogólnokształcącym w Kole powstała drukarka 3D. Najważniejszym celem naszego projektu było zbudowanie drukarki, na którą praktycznie każdy mógł sobie pozwolić. Nie miałby to być sprzęt za 10 tysięcy. Nasz budżet stanowił około 2000 zł i w tylu się zmieściliśmy. Drukarka jest już w pełni skończona, sprawna, spełnia wszystkie oczekiwania i założenia z samego początku. Z praktycznie każdego materiału, który topi się w temperaturach 200 stopni, możemy tworzyć prototypy, uchwyty, właśnie figurki i przede wszystkim części dla przyszłych projektów dla młodszych uczniów. Spider Hexapod to projekt, którego zadaniem jest stworzenie robota kroczącego z 6 nogami, przypominającego pająka, którego części są drukowane również za pomocą drukarki. Projekt nazywa się Spider, od słowa spy, czyli szpieg, i spider, czyli pająk. To wychodzi szpiegujący pająk i chodzi o to, że będzie to pająk robot, to będzie Hexapod, robot kroczący o 6 nogach. Będzie on mógł chodzić na różnych gruzowiskach, po różnych gruntach. Zrobimy modułowe nóżki, gdzie będziemy mogli zmieniać końcówki i będzie mógł się dostosować dosłownie do każdego środowiska. Ja odpowiadam za część graficzną, tak jak to wygląda na różnych stronach internetowych i tak dalej. Jestem designerem stron, animatorem, robieniem filmów. Wszystkie programy piszemy sami. Nie jest tak, że kopiujemy jakiś gotowy program z internetu. Czytamy jakieś różne strony internetowe albo po prostu jakieś poradniki, książki, żeby po prostu samemu ten program napisać. Przygotowałem program, który będzie nam pokazywał, jak się wszystko rusza, i każdy nasz, napisany przez nasz program, to jest swojego rodzaju wyzwanie, żeby wszystko ładnie napisać, żeby nie było żadnych błędów. No i to zabiera też sporo czasu. Programowanie to jest tak jakby najcięższa praca w tym całym projekcie i dlatego właśnie jest nas trójka, ponieważ gdy jeden czegoś nie wie, to na pewno drugi wie i dlatego się tak razem uzupełniamy i tworzymy razem. Tak, a nie ma z nami Patryka Cieślaka, który właśnie odpowiada za, też za programowanie. Za programowanie. W projekcie odpowiadam za modelowanie oraz projektowanie w 3D. Jestem również głównym konstruktorem. Zgłosiliśmy się do konkursu Nowej Ery, projekt z klasą. Teraz od 1 grudnia rusza głosowanie internautów. Będzie ono trwało przez 2 tygodnie. Nasz projekt ma numer 384 i właśnie prosimy wszystkich serdecznie o głosy, ponieważ to nas bardzo przybliży do zwycięstwa. Na stronie Nowej Ery można głosować od 1 grudnia. Na stronie naszego liceum będzie podany link, który tylko będzie wystarczy kliknąć i wtedy od razu nas przekieruje na stronę głosowania i wystarczy kliknąć tam głosuj i już będzie oddany nas głos. Nasza strona internetowa spiderhexapod.se.s, nasz fanpage na Facebooku, nasz Instagram i nasz Snapchat, wszystko spiderhexapod. Kolejny projekt uczniów ogólniaka to nowy sposób na ułożenie kostki Rubika. Środkowy element możemy wyciągnąć i wymieniamy go właśnie na ten wydrukowany przez nas w tej drukarce naszej szkolnej. Tak samo z tym uchwytem. Cała konstrukcja będzie działała tak, że silnik ruszał będzie całym tym uchwytem i będzie przestawiał ścianę, którą wcześniej będzie obserwowała kamera, i każdą ścianę z osobna będzie układał ten robot. A tutaj możemy zasymulować ten ruch, bo mamy części już wydrukowane i silnik wygląda to tak. To wszystko będzie tak połączone. Tu przyjdą jeszcze śrubki, które skręcą się do siebie i po prostu ruch silnika wprawi ścianę też. Będzie 6 takich silników, na każdej ścianie będzie osobno. Na razie mamy tylko jedną, bo dopiero zaczynamy praktycznie nasz projekt. Taki robot jeszcze nie powstał, znaczy w takiej konstrukcji. No nawet nie znaleźliśmy robota zbudowanego z klocków Lego, bo takie konstrukcje też się zdarzają, ale no polskiego jeszcze nie znaleźliśmy. Początek to były takie suche plany, że tylko sobie wyobrażaliśmy, jak to będzie, a teraz już mamy koncepcję, no i pierwszą ścianę tak jakby mamy, a 6 jest nam potrzebne. Teraz, znaczy dalej, jak to zadziała, będziemy wiedzieć, że takie coś może być, to będziemy dalej ruszali z kolejnymi silnikami. Jacek jest wizjonerem, rysuje, jak to ma wyglądać. Każdy uchwyt, który drukujemy, to jest zasługa Jacka. Ja jestem od reklamy, od Facebooka, od różnych grafik, tak jak tutaj mamy kosztorys.
plakat reklamujący fanpage'a na Facebooku. Maciek jest od programowania, a Kacper jest z technikiem. Najpierw musimy stronę techniczną zrealizować, żebyśmy wiedzieli, jak to będzie się poruszało, a wtedy ruszymy z programem, jakoś będziemy się wzorować właśnie na internecie czy coś takiego. To będzie chyba najdłuższy etap całych naszych prac. To najdłużej będzie trwało. No, będzie układał kostkę Rubika, losowo pomieszaną przez każdą osobę na świecie. Drukarka 3D posłuży również w tworzeniu inteligentnego robota rodem z filmu Transformers. Będzie to samochód, który przekształca się w robota. Będzie on jeździł, sterowany za pomocą płytki Arduino, a także za pomocą dwóch serwomechanizmów będzie się właśnie przekształcał w naszego robota. Na pewno będziemy używali drukarki 3D, na której będziemy właśnie drukowali naszego robota, który później przymocujemy do środka. Po rozłożeniu będzie on właśnie widoczny. Również, jak tutaj wcześniej wspomniałam, użyliśmy dwóch serwomechanizmów, płytki Arduino, której no jeszcze nie mamy, bo będziemy dopiero ją programować. Będzie ona właśnie odpowiedzialna za sterowanie naszym samochodem. Również mamy zamiar zrobić aplikację na telefon, właśnie dzięki której będzie to możliwe. Tak, jeżdżenie do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo oraz rozkładanie się naszego robota. Ponieważ lubimy pracę w grupie i każdy z nas tyle samo serca wkłada w ten projekt, dlatego chcemy razem wspólnie go stworzyć. Zachęcamy Państwa do głosowania na wszystkie projekty uczniów z koła, bo naprawdę warto.